schudnik, inaczej zygokaktus, albo schlumbergera, albo kaktus bożonarodzeniowy, roślina dnia krótkiego pochodząca z wyżyny brazylijskiej, która kwitnie w okresie Bożego Narodzenia. Roślina dnia krótkiego, która wymaga poniżej 12 godzin światła. Epifit, który ukorzenia się w zagłębieniach kory, gdzie zbiera się woda i detrytus, wymaga gleby żyznej, torfu z piaskiem. Raz na 4 tygodnie nawozimy go nawozem dla roślin doniczkowych. Podlewamy go tak, żeby miał stale lekko wilgotną glebę. To jest epifit, kaktus z rodziny kaktusowatych. Liście ma zredukowane do cierni i ma tak łodygę, na której są aparaty szparkowe, podzieloną na takie płaskie człony. Zapylany jest przez nietoperze, ale można oderwać taki człon i położyć do doniczki z torfem, z piaskiem, i on się ukorzeni i rozmnoży. Grudnik kwitnie na czerwono, różowo, kremowo, żółto, biało, fioletowo i różowo. I wymaga małych doniczek, ponieważ korzenie nie są rozbudowane. U nas nie owocuje, bo nie ma zapylaczy. Podłoże musi być stale wilgotne. Lubi umiarkowane temperatury około 20 stopni w dzień i około 17 w nocy. Lubi stanowiska jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. W czasie kwitnienia nie lubi przenoszenia, dotykania i zmian. On u mnie tak wygląda, dlatego że był remont i cały był ukurzony, przenoszony, poruszany. I dlatego tak wygląda, ale mam nadzieję, że się odbije. Podłoże musi być stale wilgotne, światło jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Doniczka nie może być za duża, gleba żyzna. W okresie kwitnienia nawozimy raz na 4 tygodnie nawozem dla roślin doniczkowych. Utrzymujemy stałą wilgotność gleby i kwitnie w okresie Bożego Narodzenia, dlatego jest kaktus bożonarodzeniowy. Dziękuję, miłego dnia.